Sponsorem PGE GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna. Kulę odłożyłem i chodzę teraz normalnie na nodze, teraz ją na rehabilitację obciążam. Wszystko idzie w dobrym kierunku i ciężko pracuję, żeby jak najszybciej wrócić na boisko. No i teraz cieszę się bardzo, bo naprawdę wreszcie chodzę i no już przyszedłem i patrzę na chłopaków i już też bym wszedł i bym też pograł z nimi, no ale jeszcze nie mogę. Czekam i mam nadzieję, że już niedługo się doczekam tego wejścia. I w pierwszej lidze już pokazaliśmy dobrą piłkę i teraz to przenieśliśmy na ekstraklasę i cieszę się bardzo, że tak grają fajnie, widowiskowo. Wygraliśmy dwa mecze i oby tak dalej jechać na mecz, no i wygrać i po kolejne trzy punkty. Myślę, że też Polonia teraz jest w niskiej lidze, ale jest to klub z tradycjami, także na pewno nie mogliśmy ich lekceważyć i naprawdę przyjemnie o takiej porze grać, także tak jak mówisz, Liga Mistrzów zapachniało Ligą Mistrzów i oby częściej tak o takiej godzinie, żebyśmy grali. To zapytam jeszcze o tą kwestię. Dzisiaj tobie ewidentnie piłka nie przeszkadzała w żaden sposób w grze, zwłaszcza w drugiej połowie chyba chciałeś być cały czas przy tej futbolówce, szukałeś swojego miejsca, szukałeś tej piłki. No jasne, tak jak mówię, że przyjemna pora, przyjemna pogoda, także aż się chciało grać, biegać za tą piłką i w drugiej połowie szczególnie sprawiało nam to wiele radości i przyjemności. Z Łęczną graliśmy w pierwszej lidze i wygraliśmy i zremisowaliśmy. No na pewno będzie ciężki mecz, tak jak każdy ciężko się gra, no ale wygraliśmy dwa mecze i jedziemy. To co trener wykreśli, to będziemy chcieli zrealizować, no i na pewno zostawimy zdrowie i będziemy chcieli wygrać tam i no nie przegrać i żeby przywieźć jakoś punkty do Bełchatowa. Bo cały czas jak ktoś tam opowiada, że wracam pomału do siebie, no dostaję teraz szansę grania i staram się pokazywać jak najlepiej, także fajnie, że występuję i mogę pomagać drużynie w zwycięstwach. To zapytam Ciebie w tej kwestii, że rywal nam doskonale znany. To będzie jednak starcie tych Beniaminków, starcie drużyn, które w tamtym sezonie grały w pierwszej lidze. Chyba będzie też warto udowodnić to, że nieprzypadkowo kończyliśmy tamten sezon na pierwszym miejscu. No też tak myślę, no to jest Górnik Łęczna, wiadomo, Beniaminek, tak jak i my. Ale myślę, że nie możemy na to patrzeć i tylko trzeba podejść do tego tak jak do poprzednich rywali i starać się zdobyć trzy punkty, bo mamy jakąś serię, także to jest na razie mała seria, ale możemy cały czas windować ją do góry. Tak jak okres przygotowawczy kreuje sparingi i w nich taką wersję roboczą, tak i ten sparing miał w sobie też zalążek wersji roboczej. Ja nie wystawiłem tutaj składu, który grał te dwa pierwsze mecze w Ekstraklasie, te dwa zwycięskie mecze, tylko pomieszaliśmy troszkę. Cały czas tam budujemy wszystkich zawodników w tym całym układzie i oglądamy, tak, przyglądaliśmy się. Były dobre momenty, ale były też błędy, tak, także lepiej takie błędy zobaczyć w sparingu niż w meczu o punkty. Powiedzmy, jest grupa zawodników, która gdzieś tam, powiedzmy, wystartowała do sezonu i ten skład był klarowny, tak, w dwóch meczach ta sama jedenastka, ale też była grupa zawodników, którzy byli bardzo blisko tej jedenastki przy ustalaniu na pierwszy mecz z Legią. To nie jest tak, że ta grupa była tak żelazna, tylko po prostu się zdecydowałem na tą grupę. Chciałem też się tym sparingiem utwierdzić odnośnie reszty zawodników. Kto jest blisko osiemnastki, kto jest blisko jedenastki. Także na pewno są tutaj odpowiedzi, na pewno będą wnioski i będę starał się wyciągnąć. Czasu nie wyprzedzam, tak? Przede wszystkim punkty, które zdobyliśmy, to wypracowaliśmy na boisku. Nigdy takich haseł nie rzucamy przed meczem o tym zdobyciu trzech punktów. No, musi to wynikać z pracy boiskowej. Też dzisiejszy sparing też pokazał, że nie można żyć wielkością, tylko do wielkości dochodzić poprzez pracę. Także nie można żyć przeszłością, tylko niestety piłka jest taka, że zdobywa się laury, wygrywa się mecze, ale niestety mija tydzień, mijają dwa tygodnie i trzeba w kolejnych spotkaniach po prostu no, udowadniać, bo bardzo szybko można spaść z piedestału. Zapytam na koniec, trenerowi łatwiej się pracuje w momencie, kiedy o GKS-ie mówi się mało, czy tak jak ostatnio ten szum przez media dość duży przeszedł,
ale przyszedł też w tym pozytywnym znaczeniu. Jesteśmy na takim poziomie, że nie da się ukryć kontaktu z mediami, kiedy się gra bardzo słabo, doznaje się, znaczy dociera do nas mocna krytyka, kiedy gra się bardzo dobrze i zespół jest doceniany gdzieś tam w mediach, no to niestety robi się głośno i musimy umieć z tym żyć, ale myślę, że nie ma z tym większego problemu, bo generalnie my nie pompujemy balonika, nasze wypowiedzi są wyważone, chłodne, mówimy, że chcielibyśmy się skupić na pracy i pracą osiągać, no, zdobycz punktową w kolejnych meczach. Sponsorem PGE GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna.